Czy bycie senatorem jest fajne? Mi się podoba. Marek był człowiekiem pełnym optymizmu, senatorem blisko ludzi, dla ludzi, a przede wszystkim był pełen sprzeczności. Z jednej strony jego ograniczenia fizyczne, a z drugiej strony brak ograniczeń w głowie, w marzeniach, w wyobraźni, w tym, w jaki sposób postrzegał życie i jak chciał żyć. Tak naprawdę to bycie senatorem to nie jest taki pomysł, który się tak po prostu realizuje, bo komuś chciałoby się być senatorem czy posłem. Senatorów i posłów wybierają dorośli ludzie. I to jest ważne, czy im się podoba, że ja jestem senatorem. Ale dla mnie to jest bardzo ważna praca, bo można pomagać ludziom. Marek budził podziw u każdej osoby, którą spotykał na swojej drodze. Wszyscy, którzy mieli otwarte serca, reagowali na niego w sposób, który był dla wszystkich na tyle ciekawy, że inspirował nas do działania. Czy to jest ta empatia? Staram się wczuwać w sytuację innych osób i to jest bardzo potrzebne, zwłaszcza w mojej pracy w Senacie, dlatego że im więcej wiem o tym, co ludzie czują, jak funkcjonują, jak żyją, tym lepsze prawo, lepsze przepisy będę mógł tam tworzyć. Naszym takim mottem przewodnim było to, żeby nie współczuć, a współpracować. Marek bardzo chciał, aby jemu nie współczuć, tylko nauczył nas współpracy. Nawet z tymi wszystkimi niepełnosprawnościami, które posiadał. Marek Plura to synonim empatii, zrozumienia drugiego człowieka, działania, energii, dowcipu i radości życia. Żeby się zjednoczyć, potrzebna jest empatia, zrozumienie tego drugiego człowieka. Marek był dla mnie osobiście wielką inspiracją. Kiedy on radził sobie ze swoimi problemami, ja jako normalny, zdrowy facet przy nim musiałem naprawdę wielokrotnie się spinać, żeby za nim podążać, żeby dać radę temu, co on po prostu potrafił w ciągu dnia załatwić. Robiliśmy po 4 spotkania dziennie. Najważniejsze z tego wszystkiego było to, że na koniec dnia, jak się siadało, to było czysta przyjemność, żeby sobie razem posiedzieć i poinspirować się wspólnie do dalszych działań. Współpracowało się z nim fantastycznie. Po tym pierwszym takim wrażeniu, które zawsze było takie dość zaskakujące, zaraz potem był bardzo dobry humor, dużo takiej energii, cięte riposty, bezpośrednie nastawienie na cel, na działanie, no i mnóstwo dobrej zabawy. Osoby z niepełnosprawnościami to nie są gorsi ludzie. Często jest tak, że jeśli ktoś czegoś nie potrafi, to jednocześnie ma jakieś inne talenty. Fizycznie Marka z nami nie ma już jakiś czas, ale jest ciągle obecny wśród nas, bo nasze działania są kontynuacją tego, co z nami zaczynał i ciągle realizując je, myślimy o tym, że w nich jest po prostu.